Siemaneczko, z tej strony Agro i dzisiaj wam nagram od zabytku do nowa nabytku. No i jak już mamy 1 maja, 7:08, wyszedłem z domu, zjadłem śniadanie, szybko się ubrałem. Wyszedłem z domu, no i co? Ciągle to już jaż będę też poza odcinkiem zwoziłem drzewo, wszystkie sprzedałem. Trochę wpłynęło pieniędzy, bo mamy chyba 2000 dostałem w zakopaczkę, jak się nie mylę, sprzedałem, bo już nie będzie mi potrzebna. I 2000, a dwa chyba ileś tam, coś koło tego za drzewo. Ja to musiał zobaczyć. Dobra, no i ciągniki tu stoją. Ja idę sobie na piechotę, bo dlatego, że ten samochód pożyczyłem od kolegi, od znajomego. Bo dlatego, że dzisiaj jedziemy oglądać ciągnik. Odpalamy. Znaczy jedziemy oglądać na nowy nabytek. Nie wiem, czy będzie nowy nabytek, bo on kosztował chyba 8. 8440, dlatego, żeby światła się załączymy i jedziemy, bo dlatego, że był silnik do remontu, silny trochę wyrobiony, tak to technicznie to wszystko w dobrym stanie, tylko że uszczelka chyba z podgłowicy czy coś było do remontu, nie wiem, musiał się spytać, a dzisiaj go nie będzie w domu, tylko bramę mówi, trochę otworzy, nie będę czemu otwierał. I ten mówi, jak chcesz, no to się przyjać. No ja wsiadam. Jadę. Jeszcze nie na początku oszedł, tylko trochę nie, tylko no już nie. Długo. Niedługo będziemy. Tutaj samochód kierunek. Tutaj kosz gasze. Mam robione. Dobra, kierunek wyłączę. I idę sobie, to jest aż niedługo, a samochodem tam no nie wjadę, bo może bym wjechał, ale tam nie, tylko są otwarta. O, rower już został przełączony. Brama otwarta. No i to jest taki ciągnik, szczerze niego. Tak dokładnie 999, prawie 9000. No i nie można go odpalić, bo coś jest z silnikiem, że tam skombinowany, że przodu jest zatar. Coś by musiał się więcej dowiedzieć, bo mówi, że nie odpala. Mówi, brak paliwa i brak akumulatorów, tam pozabierany jaż. Wsiądziemy się. No odpalić go nie. Nie, paliwo i ten jest, tylko chyba akumulatorów nie ma.
Tak, akumulatorów nie ma, bo mi się jeszcze może mówił. No i silnik jeszcze coś tam, że kręci, 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 nie chce odpalić, czy musiał się więcej dowiedzieć. No nie wiem, piszcie w komentarzu, czy warto, czy nie kupić i wyremontować po prostu, czy lepiej kupić coś gotowego. No bo tak, to myślę, że jest to tylko to wyrobione, poprawić, potem by nadawał się nasze gospodarstwo. Piszcie w komentarzu albo zrobię wam ankietę, czy kupujemy MTZ-a, czy nie. Dlatego, że jakbym go kupił, to musiał zaraz go wziąć na warsztat, silnik rozebrać, wyremontować, tu porobić potem, odszykować trochę. Musiałby, bo pan już ma szerokie, pożałożone szczęgaczki. Nie, to dobre do oczu by było. Więc może w następnym odcinku już by był skup na tego ciągnika. Bym go przywiózł na lawecie, nie wiem, czy po prostu bym go zaciągnął na hol. Nie wiem, piszcie. Po prostu piszcie w komentarzu, kupuj albo nie kupuj, albo ankietę bym zrobił pod ankietą. Będzie, czy kupujemy, czy zostajemy przy tym, bo się rozglądam nad ciągnikiem takim coś pokroju tego, żeby do orki już był większy trochę. Dobra, to idę. Myślę, że za 9000 taki warto, bo taki w takim stanie, w takim nie kupi za te pieniądze do remontu ten. Dobra, usiadamy. Odpalamy brykę. Oby trzeba było te skrzynie robić, mi się przypomniało, bo jak rozmawiałem z tym właścicielem, jak był wyszedłem w ogłoszeniu, zadzwoniłem. Skrzynia mówi do remontu i silnik. Opór to mówi nowy, wymieniony, trochę mówi go przymalowałem, przyszedł się, bo w niektórych miejscach się farba wyrobiła. W sumie na przykład taki do ciągnik by był dobry do orki. Podremontować, wyremontować skrzynię, zrobić. By dalej chodził. Trochę na pewno trzeba było mnie włożyć, żeby taki był normalny i żeby chodził. To samochód, który wstawię plin, on tam wstawię. Samochód też wymyślanie mi ten. But
tak jak wystawił na sprzedaż kosiarkę, tą osiem, bo w sumie nie przyda nam się oprawić. Dobrze, uderzy. Trzeba wystawić na sprzedaż osze, dlatego że kupiłem tą rotacyjną, jak mi się osze nie przyda. Ciapkiem wiana, żeby też by przed niższą doszedł, to nie było chyba. Żeby być mleki. Może aż poczepili go lada. Niedługo. Tylko wyciągnąłem. Tak, postawię ciapka. Proszę wystawię na sprzedaż. Piszcie ile za nią byście chcieli dać. Nie wiem, ile warto, wiesz. Rozłożyłem ją. Oczywiście nie ma sprzedaż ustawy, a w sumie to będę przeciążał na porządku. Nic nie było. Zapinamy kołpy, przewozimy, jedziemy po byka, byki dwa. Kupiłem, czy chyba jednego kupiłem, nie wiem, w następnym odcinku dopłaty już przyjdą. No i też przyjdzie za mleko, bo będę w naszym odcinku z mleko sprzedawał. No i też w naszym odcinku już może zjedziemy tym ruszem. No jeszcze będzie nasz sprzedaż, tak. To będzie nasz sprzedaż. Przytrzymam szarkę, no i krabiarkę, to będzie nasz sprzedaż. Na razie jeszcze nie wiem, robię, ale już. Oj, rozsiewa się, nasz sprzedaż będzie. Klapakier muszę z tym przenieść. Tam siwy muszę schować do garażu, bo tutaj będzie tam. W naszym odcinku przyjadą, a czy w tym odcinku mają przyjechać wylewać już po szaczkę i ten, to będzie tu zawadzać. A też sprzedam, bo pieniądze są potrzebne. Dlatego, że
potrzebne na ten, na budowę, czyli nowe wybytki. Proszę, też musimy wyciągnąć. Musimy proszę proszować, więc nagrywam wam w sobotę. Sobotę wam nagrywam 8 kwietnia, to jak to 8-9 jest Wielkanoc, więc no wszystkiego najlepszego na te święta wielkanocne. Wybranego śmigusza dyngusza, smacznego jajka, no i udanych świąt. O. Udanych świąt, może po świętach zrobimy lajwika. Tak, po godzinie, no. Chyba, że chcecie więcej, ale to piszcie w komentarzu. Chyba, że jest dobry teren, to muszę trochę więcej zrobić, dłuższy zrobić streamka, o tak powiem. Kupkajcie, dalej mam pożyczone. Tutaj będzie rzeszonowe pranie. Kupujemy tak dokładnie. Dwa byki. To zapłacimy za nie 1600. Przeładowane byki, trzeba się zamknąć. Nie wiem, czy ta kołówka wytrzyma, ale byki to lubią walić tak dalej. Tylko na wytrzymać. Dobra, to się proszę wyjdzie muszę. Dwa byki zakupione. 1600 już nam z konta uciekło, my już zakupiliśmy. Mamy prawie 19, to 18.35 dokładnie. Nagram wam może do przyjemności. Nie wiem, bo się szybko wrzuci. I teraz światło. Przepraszam, przed tym odcinkiem było troszkę nie wiem, czy ten pierwszy gdzie lecieć na tym odcinku. No i rozsiałem wydzielna włóż, patrz Boże, wszystkie kursy tam mam już teraz. Podziemniaki jedynie teraz, o przepraszam, a to chyba w naszym odcinku. Zrobimy, pojadę po ciągnik, wszystkie normalności teraz punkty odebrać, albo ten. Zobaczy się. Przed tym dwa odcinki wlecą albo trzy nie.
bo skrócone takie ten i później jeszcze tego samego dnia chyba mi czytali śnieg. Nie wiem czy jakiś film doszedłem już, nie wiem czy jakiś dobrze mówię, wczoraj jakiś właśnie, czy nie wiem. Się robi, no to się wyrapnie. Też będę musiał przynieść albo pożyczyć praszę, albo ten kupić, bo część będę chciał wielkie kulki proszowe, a część kosztki. Faktury jarzmy, to teraz aż się przyda. Dobra, ja tam podjadę, później się je wyszwalę. Wyszwalę byki i tam. Wyszwalę byki i kołówkę oddam tym mojemu nowemu przyjaciółowi. Charge ładowana. Muszę pożarcić tym szwalem. Jeszcze proszę o przygotowanie, pora przygotowania do wyżej naszego odcinku. Tu będzie, trzymajcie się, bo już się kończy, już udane świąt. Jak się nie przyjmę, razie cześć. Te święta były udane. Udana śmigusza, tygusza. Śmacznego jajka. Trzymajcie się. To nasz mieszkanie, cześć. Już w następnym odcinku może będziemy zbierać na chacie. Trzymajcie się, to nasz mieszkanie, na razie, cześć. A ile mam minutę? 22. To przyjmę na komisja. Przepis chować, bo tam porobić porządnie, będzie to, że będzie ten będzie budowany, to będzie jeszcze to, że ważę. Schowam do garażu, bo tutaj trochę porządek, proszę, żeby miał jeden klamę na drugim maszynie. Kurde. Motor miał wypadek. Proszę, czy trzeba wyciągnąć. Przygotować, tu się odnieść.
myślałem, tam truskawki, pomidory. Jeśli chcesz, trochę zarobiłem. Dobra, więc trzymajcie się do naszego odcinka. Na cześć, w naszym odcinku. No nie, może będzie, no nawet jak może nie, więc jeszcze raz wesołych świąt, szmocznego wina i udanych, czy był udany, a nie szmucha, na przykład też pada coś. Trzymajcie się, już kilka na razie. Cześć, elo.